Cześć, witajcie moi kochani, witam z bazaltu bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z Warcrafta 3. Jak dotąd nieźle ci idzie, ale najważniejsza próba jeszcze przed tobą. Byłem ciekaw, kiedy się w końcu pokażesz. Mam pilnować, byś wypełnił swoje zadanie, człowieczku, a nie wypełniać je za ciebie. Dotrę do słonecznej studni bez twojej pomocy, upiorny władco. Bądź ostrożny. Studnia jest źródłem tajemnej energii, której elfy zawdzięczają swe nieśmiertelne moce. Łatwo jej nie oddadzą. Jak sądzisz, nekromanto? Podejrzewa, że mi pomogłeś? Zapewne. W jego naturze leży, aby zawsze spodziewać się najgorszego. A teraz przygotuj się. Niebawem wybije godzina mojego zmartwychwstania. No kurde, jakie tutaj się dzieją dramaty. Walka i dramaty. Dostanę się do słonecznej studni. Okej, stąd mnie raczej nie zaatakują. Od dołu. Od dołu może nas zaatakują nawet. What? Nekromanta, super. Dobra, tyle wieżyczek chyba wystarczy w tym miejscu przynajmniej. Zapomnieliście o nas, nędznicy? Baszanofa Lortala! Jest bardzo wytrwała. Przypomina mi ciebie, rycerzu śmierci. Zamilcz, przeklęty duchu! Lordzie Artasie, ta elfka będzie próbowała wezwać posiłki. Wypatrujcie gońców. Żaden nie może się przedrzeć. Ukończone. Przywoływanie ukończone. Przywoływanie ukończone. Gońców? Ukończone. A, gońców jeszcze muszę szukać. O kurde. A do tego to się nie spodziewałem, że gońców jeszcze będę szukał. Ukończone. Przywoływanie. To niedobrze, niedobrze trochę. Co to jest to? Ukończone. Odesłanie budynku. Aha, można odsyłać budynki. What the fuck? Ale po co? Artasie, Sylwana wysłała gońca do Srebrnej Luny. Elfy zapewne rzucą przeciw nam kolejne oddziały. Dobra. To mam armię wysłać? No dobra, wysyłam. Znaczy, armii nie mam, ale... Jeez. Przydatne mogą się tu okazać gargulce, które przywieźliśmy z północnej grani. Wypatrzą ich gońców poruszających się głównym gościńcem. O, gargulce teraz mamy. Nice. A którędy oni będą chcieli łazić w ogóle? To jest pytanie też za 100 punktów. Źródło mocy. Dobra, idźcie tam załatwić kogoś. O, fuck, o, fuck, o, fuck. Ukończone. Szybko. Szybko. Przywoływanie. Ukończone. Ukrawiaj to. Naprawiaj! Jeez! Potrzeba więcej złota! Pieniędzy! Gdzie jesteś, gościu? Jest! O Jezu! Dobra, potrzebuję najpierw wieżyczki porobić w takim razie.
potrzeba więcej złota. Więcej złota, gościu, okej. Okay. Jeszcze jeden leń był. A tu jesteś, leniu. Cały czas nie mogę plugastwa robić, to jest problem, bo plugastwo bardzo dobrze działa, bardzo słusznie działa. A ty będziesz tutaj łaził. Dobra, jeszcze jeden. Teraz wy. My potrzebujemy teraz jeszcze... A co to jest? Runa leczenia. Jak to działa? Dobra, Gargut. Ty tutaj... Ila. Nie chciałbym tych gargulców stracić, więc może... Posiedźcie tutaj. Chwila. Nie trafił tam, gdzie chciałem. Cholera jasna. Uderzył gdzieś tam w ogóle w ziemię. O, tam musimy pójść chyba. Ulepszenie. Dużo pieniędzy w tym jest? Niezbyt. Okej, tutaj też nie ma ulepszeń jeszcze. Kurde, ale na czym polega to zadanie z gońcami? Czy oni po prostu dotrą do mojej... Zostaliśmy zaatakowani. Po prostu dotrą do mojej... Będą chcieli moją bazę zniszczyć. A to będzie trudne wtedy, czy coś? To zakładam, że to po prostu ma utrudnić mi rozgrywkę, tak? Że po prostu będzie jakiś pacan, który będzie bardzo mocny. No okej, czy jest jakiś problem w sobie? Fajnie byłoby zobaczyć, jak to działa wszystko. Kto do nas przyjdzie w ogóle? Kto nam będzie chciał wpierdzielić? Też masz naprawiać, dobra. Szybko, no to ulepszenia by się przydały. Następny koniec za minutę. Potrzeba więcej. A skąd ten koniec ma przyjść? Kurde. Gońce. Ulepszenie gotowe. Gargultów więcej by się przydało, cholercie. Okej, ale to już na spokojnie, za chwilę. Tu się mogą przekopać gdzieś w drugą stronę? Nie mogą przekopać. Czy elfy mają latające jednostki? Mają latające jednostki, co nie? To potrzebujemy... Potrzebujemy na pewno więcej gargultów. Czy gargulce mogą atakować jednostki latające? Tego nie wiem, kurde. Czy oni atakują tylko te lądowe jednostki? Na logikę? Nie mam pojęcia. Ale dobra, okej, potrzebuję ekipę. Sylwana wysłała gońca do Srebrnej Luny. Okej. Teraz statkiem popłynie. Atakują nasze miasto! Ulepszenie gotowe! Zostaliśmy zaatakowani! O fuck, proszę mi nie bić gargulców! Jeez. A, gnole mnie nie biją na szczęście. A my potrzebujemy kolejną kopalnię, kurde, gdzieś tu może, rzeczywiście będzie kopalnia. Ale tu też powinno być gdzieś kopalnia, no to co, to jest jedyna kopalnia w całym mieście, no. Bez kitu. O, tutaj gargulce F. Siedzieć i czekać. Kopalnia, kici. Aha, dobra, to jest wejście do naszej bazy. Okej, tu na pewno jest kopalnia. W ogóle, że nikt nie ewakuował się? What the fuck? Atakują nasze miasto! Narusz spokój mojego lasu. Pożałujesz tego. Aha, czyli naprawa kosztuje pieniądze, tak? O kurde, to...
W sumie logiczne, nie? Ale nie pomyślałem. Ulepszenie go. Dobra, tutaj po... Robimy kolejne. Zikuraty. Nie ty, tylko zikuraty. Nie wiem, czy ta, ten chyba się nie zmieści, ale okej. Jeden tutaj bym dał. O. To się nie zmieści, nie? Zmieścił się? Serio? Zwój bestii. Nice. Ale nic więcej. Znaczy tu nie ma kopalni. Ukończone. Kolejny goniec. Przywoływanie ukończone. Przywoływanie zakończone. Przywoływanie zakończone. Gargulce czekają. No tak, ale chwila, bo to jest problem. Zaraz mi się pieniądze skończą i będzie po zabawie. Przywoływanie ukończone. Jeszcze nie powodzenie zakończone z tymi... To fuck, dlaczego nie... Okej. Przywoływanie. Czego unikaj? What the fuck? Strzaili się, bo co? Ty, no nie przywoływanie. Wiem. Ukończy. Nie mam pojęcia. Dobra, wracaj do bazy. Potrzebujemy tak. Potrzebujemy. Dokąd uciec. A zatem stawię ci czoła tutaj, rzeźniku. Anara la Belore. Co ona powiedziała? Alara bolomole? Potrzeba. Co tu się dzieje? Jezu, jak się rzucili. Łojeju. Przeginacie? Nieoptymalnie zaprojektowałem tą tutaj remontowo te naprawy, kurde. Dobra, w takim razie musimy to trochę naprawić. Potrzebuję dodatkową linię tutaj. Nie mogę tu przywoływać budynków. Potrzebuję, żeby tu przejście było. O, tu przejście i tu przejście. Dobra. Potrzeba więcej złota. I tu przejście. Jest przejście, dobra. Więcej pieniędzy, potrzebuję więcej pieniędzy. Tutaj muszę poulepszać, spoko. A więcej pieniędzy, a tutaj wszystkich gości nie ma. To jest po prostu niefortunny chłopak, niefortunny. Ale tamta misja się nie udała. No dobra, okej. Okay. Mam jeszcze dwa miejsca. O, jak dwa miejsca są... Przywoływanie. Można by zrobić jeszcze... Ukończone. Przywoływanie ukończone. Dwóch tych gości można by zrobić. O. Przywoływanie zakończone, super. Teraz tak, potrzebuję jeszcze... Badania zakończone. By to? Będzie można przejść obok? Można, zajebiście. To jest idealne. Drewna mamy dość dużo. Super, ale teraz tak, jeszcze jedna sprawa, która mnie interesuje. Jeszcze jedna wieżyczka w tym miejscu. O, tak, tak. Tak, tak jest. Tu nie możesz przejść, ale możesz tu dojść, żeby go naprawiać. No i super, no i o to chodzi. Teraz masz mieć odtąd dotąd bieganie. Naprawianie. Ile najwyżej kosztuje? Jezu, dużo. Badania zakończone. Niskie koszta? Nieźle. Potrzeba więcej złota. Więcej złota, więcej złota. Zaraz ci złoto załatwię, tylko muszę ulepszenia porobić jeszcze. Zresztą jedną rundkę ulepszenie, jedną rundkę chociaż. Potrzeba więcej.
więcej złota. Dobra, dobra, spokojnie z tym złotem. Zaraz będzie. Mieliśmy tych w ogóle gońców szukać, a tak naprawdę misja nie udała się i co? I nic się nie zmieniło. Wcale i tutaj dużo nie było. Przywoływanie ukończone. Jeszcze są wieżyczki, kurde, trzeba by to wszystko polepszać. Okej, okay, i teraz, czy już mi zrobiło tą armię? Zrobiło mi tą armię. Wszystkich mamy, wszystkich. Mamy cztery gargulce, ale to na razie odpuszczę. Potrzebujemy tych zaatakować ziomeczków. Tu. Czy tędy da się przejść? W sumie? Nie wiem. Ale się dowiem. No tak, tu ulepszenia się robią, czyli na ulepszenia musimy poczekać. O Jezu, jakoś szybko się poruszają. Tamci... Wy nie możecie inaczej pójść? Bo co, bo te wieżyczki blokują, czy... Jest moja wina? Nie? Tak, nie? Nie wiem. No spróbujmy tędy pójść, no spróbujmy chociaż. Zostaliśmy zaatakowani. Ktoś jeszcze? Atakują nasze miasto! Co on próbował? Zakończone. No dawaj, te murloki chociaż dopadnie jeszcze. Zostaliśmy zaatakowani. Dobra, jakieś ulepszenia dodatkowe. To by się przydało. 250, ojej, dobra, może za dużo. Jeszcze jakieś uleczenie mamy? Nie, nie mamy nic. A mamy coś, zwój... 25% do obrażeń? W sumie? W sumie? Ulepszenie gotowe. Mamy wieżyczkę. Trzymanie pozycji róbcie, a wy... Strzelajcie. Dobra, dawaj, strzelamy. Dawaj, życie. Mam za mały frontline, nasz Arthas wszystko bierze na siebie. Wieżyczki, wieżyczki, wieżyczki dawać. Żywienie martwych. Chyba jest kopalnia nawet. Kurde, nie ma many, gościu. Ech. Niedobrze. 175 many potrzebujemy. Nie wiem, czy to jest to możliwe. No i ten zwój bestii, lecimy. I kopalnia będzie nasza. Strzelaj w to. To się leczy swoimi jednostkami, to jest takie niezłe. Dobra, wy dwoje w to. I co? No i mamy to, nie? A, tu się coś dzieje, dobra. Chwila. Chcę dawać w to.
To jest jakiś dodatkowy cel, czy coś? Dawaj te wieżyczki, dawaj. Jeszcze jakieś mnóstwo wieżyczek jest, których nie ulepszyłem. Wszystkie na raz mogę, what the fuck? Pieniądze zbierałem. Latające jednostki. Tego dosięgną, czy nie? Dosięgną, nice. Dobra, ekipa remontowa potrzebuje... 7 chłopka. Będziemy teraz robić... Ulepszenie gotowe. Medalion odwagi. Dla Arthas, jeśli ten medalion, co to daje? Po założeniu zwiększa siłę oraz inteligencję bohatera o 4. O 4? Nice. Wieżyczek narobiłem, ojeju. Bo nie do zniszczenia ta armia teraz jest. Tam musimy się dostać. Tam muszę dostać się, tak jak rozumiem. Jak rozumiem, muszę się tam dostać, kurczę. W ramach Arthasa, tak? To nikt inny się nie liczy, tylko Arthas. Ile tego kosztuje, bo ja potrzebuję... On ten też zrobić chyba. Potrzeba więcej złota, okej. Okay. I get it. 255, dobra. Nas też tu będą atakować za chwilę pewnie. Lepiej tą wieżyczkę strzelaj. Też ty możesz tą wieżyczkę w sumie. Ale pewnie nie zdążysz, ale spróbujmy. 4 pam. 4 nie jest idealnie. Jeb. A ty to strzelaj. Ukończone. Wszystko pomordowane. Przywoływanie ukończone. Przywoływanie ukończone, ale czego? Przywoływanie. A, tego. Okej. No dobrze, czyli to mamy. Tam musielibyśmy się dostać. Co tam w ogóle jest? Gargulce, jest was trochę. My się tam sforsowali po drodze. Zobaczyli, co tam można pomordować. Może coś się uda napaść. Cztery punkty. Gargulce nie są zbyt tanie. Wbrew pozorom nie są to jednostki najtańsze, a nie wydają się jakieś takie super silne. A no. Przez to zostałem dopadnięty, tak? O to chodziło. Ten mur. Tędy muszę przejść. Aha. Okej. Okay. Rzeczywiście, jest to jakiś problem. Te dwa gargulce... Ojeju. Wracajcie. Ukończone. Teraz tak, tu już wszystko pozbierane jednostki, chyba tak. Wyjdźcie się ogarniać i teraz tak, potrzebujemy... No typowo akurat. Dobra, te wieżyczki zrobisz, to już... Ta jest niemal pusta. Co to jest za... A, ktoś tu przybiegł. Aha. Kurwa, nie mogę go złapać. No, okej, ma naprawę. Dobra, no i w sumie... jeszcze trochę złota i ulepszymy to i możemy iść dalej. Okej, czyli to złoto mamy. Tu się pewnie kopalnia już powoli kończy, co? No właśnie. Czułem to, że tak się zakończy.
Coś tam jeszcze biją, w ogóle coś tam napadli. Okej, okej. Ukończone. Ukończone. Przywoływanie dokończone. Ukończone. Przywoływanie. Przywoływanie. Przywoływanie dokończone. Przywoływanie. Wyłączyłem teksty jednostek, kiedy się je wybiera. Przywoływanie. Jestem smutny. Ja to chyba włączę z powrotem. Tylko muszę zmniejszyć efekty dźwiękowe na mniej trochę i zobaczymy. Przywoływanie. Ukończone. No, dalej. Wbrew pozorom. Potępieni czekaj. Lubię tego słuchać. Jeżeli to będzie dla was za głośne, bo patrzyłem na ostatnie odcinki i było za głośne. To kilka wcześniej odcinków wyłączyłem temu, ale teraz tak patrzę, że brakuje mi tych dźwięków. Gdzie mam przelać swą krew? Gdzie mam przelać swą krew? No to jest super komentarz społeczny. Zresztą dalej mordują? Jezu, te gargulce nie są zbyt optymalne, powiem szczerze. To mi się bardziej podoba. Zostaliśmy zaatakowani. Jeju, a tam coś... Poważna impreza w środku jest. Ojoj, ojoj. Dobra, wracajcie do środka. Jest głodne. A ja potrzebuję to polepszać wszystko. Tak. Tu coś może być. A nie, to jest już mur. To wszystko to jest już mur, tak? O, gad. Dobra. Ulepszenie gotowe. Ulepszenie gotowe. Chwila, bo ja tu potrzebuję to. Cały czas widzę coś na mapie, że mnie tam gryzie i już tego nie potrzebuję koniecznie. Teraz tak, wy tu macie jakąś... Te jednostki takie są dosyć niepotrzebne mi w tym momencie, ale... Próbujmy zaraz zrobić desant jakiś dodatkowy. Tak, potrzebuję jeszcze dwie krypty. Ale może krypt nie potrzebuję więcej, w sumie mam cztery. Zawaliła się nasza kopalnia złota. Z tą kopalnią to jest problem. Dawać gargulce. W takim razie... Potrzeba więcej złota. Kurde, gdzie zrobiłem nawet po dwie jednostki. Potrzeba więcej złota. Dla dwie chłopaczki jest problem. W sumie was nie potrzebuję w tym momencie. Bo niby do czego? Idźcie się przywitać. Idźcie z ciastem. Blokujecie mi niepotrzebnie. Potrzeba więcej złota. 185 aż kosztuje, Jezusie. A guli to nie róbcie. To fakcie, jak przypadkiem kliknąłem na gulę. Potrzeba więcej złota. Może z przyzwyczajenia kliknąłem jakoś na gargulce. Na gulę, przepraszam. Gargulce potrzebujemy teraz. Czy jakieś ulepszenie jeszcze mogę zrobić? Gdzie było ulepszenia? A, dobra, zawsze zapomnę, że to na cmentarzu są. Pragnę jedynie służyć. Nie możecie bić? Mrocznego żniwiarza. Okej. Pomordowani. Tak, coś jeszcze tu możemy ulepszyć? To chyba jest maksymalne ulepszenie, już drugi poziom. To jest chyba to. O. Działa. 6500 jeszcze mamy. Zakończone. Gargulców. Pancerz gargulców jeszcze zwiększa. Ale te dwa ulepszenia musimy ulepszyć. Jezu, źle to zrobiłem. Potrzeba więcej złota. Piątkę sam sobie dam to wszystko. Potrzeba więcej złota. Okej, te ulepszenia. Trochę tych gargulców będzie. Spróbujemy się jakoś przebić boczkiem, żeby taki nie zostać zauważonym i zobaczyć co tam... Chociaż... W sumie, czy ja mam być niezauważony? Chyba nie. Ja i tak muszę Artasem tam wejść do środka, więc to tak dalej impreza... Impreza wymaga od nas, żebyśmy się poświęcili. Twe życzenie jest dla mnie rozkazem. Co ty stoisz w tym miejscu? Aha, ty jesteś... No okej. Chyba uratowałem ci życie, zabierając cię z tamtego miejsca.
Okej, potrzebujemy... Tak jest, to potrzebujemy. Jedno wystarczy, myślę. Został przypieczętowany. Potrzeba więcej złota. Badania zakończone. Badania zakończone. Czy coś jeszcze? Jeszcze jedno. Okej, okay, okej. Okay. Ile was jest? O Jezu, więcej niż 12. Nice. Teraz ich tam wyślemy, wszystkich w pizdu, niech lecą. Gdzie w pizdu i wylądował. Odchodzi mój oddział numer 2. One się pokrywają ze sobą, to jest problem. Nareszcie. Okej, jeszcze jeden chyba przyjdzie. Jeszcze jeden. Ile ma miejsca teraz? Dwie jednostki. To dwóch jeszcze bym wziął. Kurde, nie mam frontlane'u nie mam. Plugastwa mi brakuje. Brakuje mi plugastwa, żeby go sobie dać pod... pod pierwszą linię, żeby rzucić ich na środek i po prostu zacząć mordować. No okej, okay, niech tak będzie. Ukończone. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Dawaj, setkę to można by odłożyć, co? Potrzeba więcej złota. Więcej many będą mieć, to jest dobre. Gdzie mam przelać swą krew? Lepszenie? No, robi się. Super. Życie. Kurde, naprawdę mało jednostek mają nie umarli. Strasznie mało jednostek, brakuje mi czegoś innego. Ludzie mieli mnóstwo jednostek, oni tak tutaj nie jest zbyt dużo. Cienie wzywają. Ale właśnie nie pamiętam, czy to się później pojawi więcej jednostek? Chyba tak. Pamiętam, że tu była jedna jednostka, taki upiór albo coś tego typu, który potrafił przejmować ciała innych roli. Pamiętam, że zawsze grałem potyczki na takich wielkich mapach na 12x12. 12? Nie, to nie było 12x12, zagadam. 12 graczy ogólnie chyba było tam, czy 18 nawet? Jakieś tak duża mapa bardzo. Dawałem losowe rasy, robiłem te upiory i po prostu biegałem po innych rasach i przejmowałem chłopów, przejmowałem peony i wracałem i budowałem sobie jakąś taką wielką metropolię różnych armii. Mega się dobrze bawiłem przy tym. Kurde, nie wiem dlaczego, ale bym chciał Warcrafta, żeby był bardziej ekonomiczny chyba niż RTS-owy. No cóż, może jakieś moje dziecięce marzenia tam się obudziły w tym momencie, no ale dobrze się przy tym bawiłem. Tak, chodźmy tutaj. Zregenerujemy manę. A wy? Dobra, a wy to inna sprawa już. Was mogę już wypuścić. Od razu atakują, Jezu. Już od razu atakują, no bez przesady już. My tam wpadli rzeczywiście, ale... Nie mogło nic zrobić. Dobra, lecimy. Czy oni mają jakieś łodzie albo coś? Zakończone. Jest jakieś coś w ogóle w tej gierce? W łodzie? Chyba nie ma łódek. Znaczy może są jakieś łodzie, ale na pewno nie są jakieś łodzie, nie ma żadnych łodzi, które są specjalne. W sensie jednostkami kogoś. Nie ma rasy, która ma łodzie. Okej. Okay. Jakaś armia. To jest jakiś żywiołak. Holy shit. Źródło mocy, super. Jakaś brama magiczna. Jeez. Weź to ogarnij, człowieku. Badania zakończone. Okej. Co się zaliczy, jak tu wbiegnę z tą armią? Czy oni jak się zgargulcują, to się szybciej... Aha. Prawda, szybciej się regenerują w tym momencie. O kurde. Ale jak szybko! Oh shit! Nareszcie! Nareszcie, no.
Okej, nad tą bramę musimy przyjść. Tu jest głodne. Dobra, tu poulepszane wszystko chyba, tak? Jakieś większe ulepszenia nie mamy. Mało strasznie w tej grze jest ulepszeń, kurde. Zły jestem z tego powodu, bo brakuje więcej jakichś jednostek ciekawszych. To nic nie ma, no po prostu nic nie ma. Potrzeba więcej złota. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. To mi się bardziej podoba. No i lecz, lecz! Ojeju! Ach, fuck, ten padł. Kończ z tym. Zasługuję na szybką śmierć. Po tym wszystkim, co przez ciebie przeszedłem, nie licz na to, że dam ci spokojnie umrzeć. Nie, nie ośmielisz się. W sensie zastanawia... O kurwa, co się stało? Jeśli to cię zadowoli... Powiem wam tak. Nie mam pojęcia, kto kurwa wpadł na to, żeby przetłumaczyć jej nazwę. Ale poniosło. Tego kogoś poniosło. Ja nie jestem pewien, nie dam głowy. Ale... Kurde, jestem niemalże pewien, że ona się nazywała Sylvanas. Sylvanas jakaś tam. Nasze miasto. Nie pamiętam dokładnie nazwy, no bo no to dawno było po prostu, ale pamiętam, że to była nie była Sylvana Bierzy Wiatr. No pamiętałbym tą cringe'ową nazwę, na pewno jakaś inaczej się nazywała. No nie, normalnie bym sobie głowę dał uciąć, że to była jakaś inna nazwa. Nie pamiętam jaka, nie pamiętam, ale chyba nie taka. Nasza kopalnia złota jest niemal pusta. Być posłuszna. Jeśli to cię zadowoli... Uważaj. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Mów, głupcze! Skoro tak sobie życzysz... O co znowu? Tutaj trzeba by... Okej. Uważaj. Jeśli to cię zadowoli... O co znowu chodzi? To są właśnie te upiory, co opętywały. No, to by się zgadzało. Zostaliście zaatakowani. Dobra. Wieżyczki porobione. A jak te bramy odblokowywać? Czemu mnie przywołujesz? Intrygujące. Gdzieś tutaj jakbyście szli, to też było sobie super, nie? Gule. Potrzeba więcej złota. Co mam robić? Skoro muszę... O kurczę! O cóż znowu chodzi? Jezu, jak ona marudzi. Cholera jasna. Czemu? Skoro muszę? Pierdliwa. Nikt nie będzie mnie oskarżywał. Sprowadzasz mnie z powrotem? O cóż znowu chodzi? Tu po drodze jeszcze jest? Runa leczenia tam w ogóle była. Nie wykorzystałem tego. Mów, głupcze. Zostaliśmy zaatakowani. Źródło mocy, a to leczy, czy daje manę?
władza szumi. Życie chyba. Ale mana chyba też. Zawaliła się nasza kopalnia złota. No z tą kopalnią to przypał, ale nie potrzebuję więcej. Też trochę bym potrzebował w sumie. Kto mnie wzywa? O co znowu chodzi? Atakują nasze miasto! Gdzie oni idą? Czemu mnie przywołujesz? Uważaj! Co mam robić? Mów, głupcze! Czemu o cóż znowu chodzi? Przywołujesz? Mów, głupcze! Kto mnie wzywa? O cóż znowu chodzi? Dobra. Nikt nie znajdzie się za zachowaniem. Mów, głupcze! Nauka uroku. Przyjmuje kontrolę nad skazaną jednostką wrogą. Uroku nie można wykorzystać przeciwko bohaterom ani jednostkom powyżej 5 poziomu. A, powyżej 5, okej. Co to robi? Wyciszenie. No ciekawe. Przy miasto atakują, ale nasze miasto sobie poradzi. Zaraz mi się pieniądze pewnie skończą, będzie po zabawie. Nikt nie stoi już. Hodowla. Oh yeah. Hodowla brzmi dumnie. Tych odsunę. Myśl. Uważaj. No właśnie. Uważaj. Chyba wszystkich już to złapałem tym. Wydaje. Uważaj. O cóż znowu chodzi? Przekręć, twórcze. Czekają ci wieczne myśli. Nie będzie mi rozkazywał. O cóż znowu chodzi? Mów, głupcze! Uważaj! Zostaliśmy zaatakowani! Mów, głupcze! Uważaj! Kurde, jak oni są w tej formie gargulca, to są strasznie wytrzymali. O co znowu chodzi? O co znowu chodzi? Nie będzie mi rozkazywał. O cóż znowu chodzi? No, tego uleczymy. Wozu z mięsem raczej się nie da uleczyć. Nie wiem. Mów, głupcze. Nikt nie będzie mi rozkazywał. A to jak przebyć? Jakiś most? Coś? Ostrze mrozu, uderzaj! What the fuck? Nie mogłeś tak od razu? Nie mógłbyś tak wszystkich załatwić? Ja pierdolę. Co za gościu? Mów, głupcze. Bo tylko jednego ci się udało to zrobić. Dwóch? Aha, on ma jakąś umiejętność klonowania się. Spoko. O
Dobra, udało się. Nice. Mamy to. Mów, chłopcze. Biedna Sylwana. Biedna Sylwana. Była taka dzielna. Obywatele Srebrnej Luny. Mieliście szansę się podnieść, ale zaślepieni uporem woleliście walczyć do końca. Nadszedł kres waszej rasy i waszego starożytnego dziedzictwa. Dziś śmierć obejmie we władanie ojczyznę elfów. Powstań z martwych, Keltuzadzie. Wróć na służbę króla Lisza. Zgodnie z przepowiednią, żyję ponownie. Król Lisz dał mi wieczne życie. Dotrzymałem swojej części umowy, Lisz. Powiedz mi teraz wszystko o upiornych władcach. Chętnie, ale nie tutaj. Oni wszędzie mają szpiegów. Porozmawiamy w jakimś bezpieczniejszym miejscu. Oh yeah! Ale się podziało, co? Nie pamiętam, co się dokładnie stało z Sylwaną. Ale Sylwana, coś tam z tym Sylwaną będzie, jak dobrze pamiętam. Ale nie pamiętam co dokładnie. Coś tam będzie się z nią działo, więc chyba warto to zobaczyć. Dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku z gry Warcraft 3. Do usłyszenia, no i cześć.